Cześć, jestem Klaudia Dekanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Usterczy podane parę wzorów półstrukturalnych przedstawiające ten sam węglowodór czy różne związki chemiczne. W której z par są wzory homologów, a w której izomerów? Napisz nazwy wszystkich przedstawionych związków chemicznych. OK. No to tutaj przede wszystkim widzimy, że ten związek ma raz, dwa, trzy, cztery atomy węgla, a ten ma tylko dwa. Tutaj mamy butan, a tutaj mamy etan. To oznacza, że mamy tutaj wzory homologów, czyli zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i właściwościach, ponieważ jeden i drugi jest oczywiście alkanem. To teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz jak sobie to pozaznaczamy, to widzimy, że tu mamy w ten sposób i w sumie może to tak zrobimy. Będzie jeszcze bardziej podobnie, że to ten fragment. To ten fragment. Tu na trzy kreski zrobimy. To. I tutaj mamy zamianę, że CH2 nie jest tutaj do boku, tylko do dołu. To oznacza, że jest to ten sam związek. I będzie to przyczepione jest do trzeciego atomu węgla. Jedna i druga rzecz. CH3. Czyli dla jednego i dla drugiego mamy nazwę. 3,3, bo tak jak mówię, do trzeciego atomu węgla są przyczepione dwa związki i są to dwa, czyli będzie di, no bo dwa. I mamy tutaj metylo, bo od CH3 metylo. I tutaj będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć atomów węgla w głównym łańcuchu. Czyli będziemy mieć dimetylopentan. Ok. No to teraz przechodzimy sobie tutaj i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pasuje. To teraz będziemy sprawdzać. I widzimy, że tu mamy C, a tu jest CH. To oznacza, że mamy całkowicie inną rzecz w tym miejscu, bo to, że CH3 jest przyczepione tu, a potem tu, to by było tak jak tutaj. To nas nie interesuje. Ale tutaj każdy z tych pojedynczych był taki sam. A tu mamy C, a tu mamy CH. To znaczy, że będą to dwa różne związki chemiczne, będące izomerami. OK, i teraz nazwa najpierw tego. Mamy znów do trzeciego przyczepione, zresztą to samo, więc będziemy mieć 3,3, że 2 to di, metylo i przypominam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć atomów węgla w głównym łańcuchu, czyli będzie pentan. Natomiast tu mamy przyczepienie do, w zależności jak patrzycie sobie z której strony, patrzymy zawsze od tej najkrótszej, czyli tu by był pierwszy. Pierwszy do drugiego i do trzeciego mamy przyczepienie, znów di, bo dwa te same rzeczy, czyli metylo i w łańcuchu głównym raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pentan. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.